W domu ma 30 gitar. Chyba ma tyle, bo jak sam przyznaje, jest chory na kolejne. Kolejne kupuje, inne sprzedaje, podarowuje młodszym kolegom gitarzystom czy przekazuje na cele charytatywne. Dark Kozakiewicz, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych gitarzystów w Polsce, znany z grania w zespole Tadeusza Nalepy, współtworzenia repertuaru zespołu Test. Ale przede wszystkim bycia kompozytorem i muzykiem legendarnego perfektu, na pytanie, jak pisze się przeboje, z rozbrajającą szczerością odpowiada: Nie mam zielonego pojęcia, jak się pisze przeboje. Naprawdę, ja nigdy nie robiłem tak, że na przykład usiadłem i my tak mam od tej do tej, mam teraz, dobra, to teraz wiesz co, poczekaj. No, może jakiś przebój napiszę. <grych> Nie, nigdy tak nie było. Ja nie jestem kompozytorem takim. Andrzej Zieliński jest wytrawnym kompozytorem, bo on skończył kompozycję w Szkole Wyższej Muzycznej. Seweryn Krajewski też skończył Wyższą Szkołę Muzyczną właśnie w klasie kompozycji. Kompozytor zawodowy, to on to robi chyba, myślę, że z większą łatwością jak ja. Ja mam z tym trudności, bo to wszystko tak mi się wydaje, że co zagram dźwięk, taki czy taki, czy taki, to zawsze mam dylemat, czy to... A może też było, może, to, wiesz, może coś innego, a może coś mnie zaskoczy, a nic mnie za, nie zaskoczyło. Trudno, ale czasami na przykład tak dosłownie spod palcem, ile trwa to demo, to właściwie zapisujesz gotowy kawałek. I oby nadal tak mu szło. i powstawały podobne do tych przebojów, śpiewanych przez Grzegorza Markowskiego z perfektem. Dar raz po raz, ludzie niepowszedni, wszystko ma swój czas, czy głos ostatni utwór na piękny finał tej, niestety już dokończonej historii, a może jeszcze kolejny raz sam zaśpiewa, podobnie jak w debiucie, to nie żart. Ja zaśpiewałem tylko demo, to było jeszcze bez tekstu, tylko na samych gitarach. Jeszcze nie było wtedy pianina, bo ja śpiewałem po fińsku, po węgiersku, po skandynawsku. Ale teraz jak sobie wyobraziłem, że przyjdzie polski tekst, ja mam rozumieć z tym szeleszczącym językiem to wszystko wyśpiewać i, i poczuć ten, ten taki luz, wiesz? Zagn za zadzwoniła Agnieszka i powiedziała, że wysłała to demo do Jacka Cygana. Zadzwonił do mnie Jacek i mówi tak. No mówi Darek, no. No świetny utwór, świetny utwór, ale czy ty sądzisz, że Polska jest przygotowana na taką kompozycję? On mówił o tym, że to jest w zasadzie amerykański kawałek, że on trąci właśnie takim slowem jazzowym. Przyszedł tekst, ja przeczytałem ten tekst, no to wiesz, ten tekst mnie przekonał, wiesz, żeby jednak to zrobić, żeby tak śpiewać. No. no i stało się. No. Darek Kozakiewicz, zwany Krokodylem, już pracuje nad nowymi kompozycjami, które wykona jego zespół Darek Kozakiewicz Live. Pierwszy album firmowany jego imieniem i nazwiskiem podsumowuje jego pół wieku na scenie, a on dopiero się rozpędza.